Wiesz co, marmuru się wykorzystuje wszędzie, na blaty, parapety, schody i naprawdę można go spokojnie stosować. Oczywiście on jest porowaty, ale pokrywa się go impregnatami. I tak naprawdę jak pojedziesz do różnych hoteli, pojedziesz do luksusowych apartamentów i w Polsce, i za granicą, to bardzo dużo osób ma marmur położony wszędzie, włącznie z podłogami, tak? A przecież podłogi się brudzą bardziej. Więc jak najbardziej blat marmurowy może być położony na blat łazienkowy. Ogólnie lepiej stosować granity, ale dużo osób ze względu na walory estetyczne preferuje po prostu marmur. Jeżeli chodzi o kuchnię, ja bym unikała marmuru w kuchni, chociaż spotkałam się z osobami, które miały blaty z marmuru. Ja bym stosowała po prostu granit, bo on jest bardziej odporny. Przy marmurze trzeba stosować specjalne impregnaty, no i trzeba po prostu bardzo o niego dbać. Bez tych impregnatów, rzeczywiście, jak wylejesz na przykład czerwone wino, no to ono po prostu może w tą płytkę wsiąknąć. Ale zobacz sobie, naprawdę w internecie są tysiące realizacji całych łazienek w marmurze. Oczywiście jest to droga zabawa. Jest bardzo dużo materiałów, które imitują marmury, na przykład spieki czy konglomeraty kwarcytowe, więc można zastosować coś, co będzie bardziej odporne, o wiele bardziej odporne i na zarysowanie, i na wchłanianie czegokolwiek, zamiast marmuru. Mam nadzieję, że Ci odpowiedziałam.